Bardzo miło posłuchać tak utalentowanej młodzieży i dzieci. Nie spodziewałem się, że po tylu programach telewizyjnych, których miałem okazję zobaczyć, uczestniczyć w takich programach, jeszcze coś mnie zaskoczy, ale dzisiaj naprawdę kilka razy byłem bardzo mile zaskoczony i naprawdę nie żałuję tego, że tu jestem. Wszystko zaczęło się od wschodniej ściany, tak? Tak, Ciena Wschodnia to był pierwszy autorski zespół, w którym grałem, w którym tworzyłem swoją pierwszą muzykę z chłopakami. Z chłopakami gram do dzisiaj. Jest ze mną Piotrek i Hubert, czyli mój perkusista i gitarzysta ze Ściany Wschodniej. I tak od rockowych wersji gramy dzisiaj akustyka. Trzeba się bawić wszystkim i dużo uczyć i fajnie nam to wychodzi jak na razie. Tak, po drodze było Voice of Poland i Must Be The Music. To były takie dwie przygody z muzyką. Voice of Poland, czyli dłuższa przygoda, ponieważ każdy odcinek to było jakieś story pokazujące bardziej historię uczestnika. 1,5 godziny odcinki, no i dojście do półfinału. Do finału, przepraszam. I to było ekstra. Must Be The Music o tyle fajnie, że po raz pierwszy zaprezentowałem swój autorski materiał. I ten etap półfinału to też był optymalny, super etap. Fajnie zobaczyć, jak inni uczestnicy takich talent show mierzą się ze sobą z boku, nie będąc już uczestnikiem. No właśnie, Bez stresu. w tej chwili już pan może patrzeć z boku, ale co by pan powiedział młodym osobom, które startują i nie zawsze te pierwsze, no nie ma pierwszych sukcesów? Powiem szczerze, że zanim dostałem się do The Voice of Poland, który był pierwszym programem, do którego się w ogóle dostałem, byłem na castingu do X Factora, do Must Be The Music i do kilku innych talent show, do których się nie dostałem. A tutaj nagle się udało i drugie miejsce, więc trzeba próbować, trzeba walczyć, a potem tylko upór. Jeżeli kochacie to, co robicie, to nie ma siły, która by was zatrzymała i na pewno któregoś dnia się uda. Jeżeli macie ten pierwiastek Boży, czyli talent i do tego wszystkiego dołożycie swoją naprawdę miłość do tego, co robicie i siłę, to naprawdę nie ma szansy, żeby się wam nie udało. Jakieś koncerty w tej chwili mogę wam zdradzić? Panom, pankom? Oczywiście, jutro gramy w Kamila, gdzie my gramy? W Płocku, jutro gramy w Płocku. Wczoraj graliśmy w Radomiu. Dużo się tego dzieje i we wtorek gramy w Warszawie kolejny koncert Sylwester w tym roku też z TVN-em w Warszawie. Także się będzie dużo działo, dużo jest tych takich sztuk, koncertów. Staramy się nie nudzić i cały czas tworzyć nowy materiał. Dopiero miesiąc temu ukazała się moja ostatnia płyta. I właśnie to już druga płyta, którą wydałem w tym roku. Jest pan takim, jeżeli można użyć takiego porównania, polskim Justinem Bieberem. Wiem, że Ja? dziewczyny, tak, szaleją na pana punkcie, młode dziewczyny. Jak pan to odbiera? Popularność, tak? Tak, oczywiście. Popularność to jest bardzo fajna sprawa, tylko że jeżeli nie jest celem, a środkiem do osiągnięcia właśnie czegoś takiego, żeby grać koncerty, czy spotykać się z ludźmi na scenie, to jest bardzo miłe, zaskakujące i niesamowite z dnia na dzień, no, ponieważ przez 10 lat próbowałem wydać własną płytę, przez 5 lat po The Voice of Poland, a teraz po drugim roku właściwie od wydania pierwszego singla dzieje się tak wiele. To jest niesamowite, cudowne i bardzo przyjemne. Pisze pan też również teksty. Skąd pan jakieś natchnienie, czerpie jakieś no, inspiracje? Natchnienie, inspiracje. Myślę, że to jest taki Boży pierwiastek gdzieś tam z góry. Staram się inspirować i własnymi myślami, i własnym życiem, doświadczeniami, i swoimi przyjaciół. Myślę, że to jest właśnie ta cała składowa na to, co powstaje. No właśnie, dzisiaj Jelenia Góra, Karkonosze. Ma pan jakieś wspomnienia z tym regionem? Bywał pan już tutaj? Bywałem kilka razy, ale jako bardzo małe dziecko i teraz czasami coś się zdarzy zagrać. Żałuję, że tak mało, bo jest tutaj przepięknie. Szkoda, że trafiłem w takiej porze roku, kiedy jest już totalnie zimno i nie można sobie pospacerować, ale bardzo, bardzo, bardzo lubię Karkonosze. Cześć kochani, z tej strony Antek Smykiewicz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Was wszystkich z tej karkonoskiej okolicy. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiliście i mam nadzieję do zobaczenia na następnych koncertach.
normal. Oh, man.